Henry Rozier, komentarz listu do Tytusa. Pierwszy rozdział, wersety od 5 do 9. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Widzieliśmy już, co stanowi fundament chrześcijaństwa. Wiara wybranych, prawda zgodna z pobożnością, życie wieczne, Słowo Boże oraz zwiastowanie, które czerpie te wszystkie rzeczy właśnie ze Słowa. Wszystkie te elementy zawarte są w tym, co nazwane jest zdrową nauką. Przytoczone powyżej wersety 5 do 9 traktują o dobrym porządku w Kościele, Zgromadzeniu Bożym, którego źródłem jest zdrowa nauka. Przekazywanie i szerzenie jej jest zadaniem wszystkich, którym Bóg powierzył w zgromadzeniu szczególną odpowiedzialność. Najpierw Tytusowi, werset 1 rozdziału 2, starszym mężczyznom, 9 werset rozdziału 1, starszym kobietom, choć tylko w ograniczonej mierze, 2 rozdział 3 werset, także młodym braciom, 2 rozdział 7 werset. Nauczanie to znajduje swój doskonały wzorzec w pouczeniu, jakiego udziela łaska objawiona w Jezusie, 2 rozdział 12 werset. Powierzone Tytusowi zadania polegały na ustanowieniu i utrzymaniu dobrego porządku w zborach na Krecie, podczas gdy misja Tymoteusza polegała raczej na czuwaniu nad właściwą, niesfałszowaną nauką. Najpoważniejsze zadanie głoszenia tajemnicy Chrystusowej, dotąd ukrytej przed synami ludzkimi, a później objawionej przez Ducha, przekazano Pawłowi, Efezjan 3 rozdział 2 werset 9 werset, Efezjan 1 rozdział 10 werset, 1 Koryntian 9 rozdział 17 werset. Tajemnicą tą jest zjednoczenie Chrystusa z Kościołem, Jego ciałem. Krzewienie tej tajemnicy powiązane było z niestrudzonym działaniem i ciągłym czuwaniem, jako że apostoł gorąco sobie życzył, by przed Chrystusem stawić dziewicę czystą, jak czytamy w drugim liście do Koryntian, 11 rozdział, 2 werset. W przypadku Tytusa chodziło bardziej albo nawet wyłącznie o utrzymanie zewnętrznego porządku w osobistych relacjach chrześcijan. Dlatego też należało uregulować wiele rzeczy, między innymi ustanowić starszych. Kwestia starszych, tak często poruszana przez tych, którzy w protestanckich kościołach są rzecznikami idei kleru, jest wytłumaczona w Słowie Bożym i jasna dla każdego, kto podporządkowuje się bezwzględnie autorytetowi Pisma. Nie widzę więc potrzeby, by zajmować się szczegółowo tym problemem. Ograniczę się do krótkiego wyjaśnienia sprawy. Starszych jest to nazwa tożsama z biskupem lub nadzorcą,
należy rozróżniać skrupulatnie od darów ducha, darów, które uwielbiony Chrystus dał swemu Kościołowi. Utożsamienie tych darów z lokalnymi urzędami starszego i diakona, inaczej sługi, jest znakiem upadku Kościoła i upowszechniło się w nim bardzo szybko. Gdy tylko opuścił pierwszą miłość, starsi, podobnie jak diakoni, to lokalne urzędy, których służba nie wykracza poza granice zboru. Urzędy te istniały, co prawda, nieoficjalnie w pierwszych zborach judeo-chrześcijańskich, podczas gdy w zborach utworzonych przez wcześniejszych pogan były ustanawiane przez apostołów bądź ich bezpośrednich delegatów. Ilu ich było, nie wiadomo, ale w listach czytamy o dwóch. Są to Tymoteusz i Tytus. Słowo mówi, że Tytus jest posłańcem apostoła. Do niego skierowany jest omawiany list. Dary istnieć będą aż do końca, to znaczy do momentu zabrania Kościoła do chwały. O tym czytamy w Efezjan 4 rozdział 11 do 14 wersetu. O urzędach nie napisano niczego podobnego. Dotkliwy brak duchowo usposobionych braci, którzy wykonywaliby posługę na wzór dawnych starszych i diakonów, jest równie jaskrawym dowodem upadku Kościoła, jak ich sprzeczne z pismem oficjalne powoływanie. Nie możemy bowiem uznawać starszych ordynowanych w sposób niezgodny z pierwowzorem Słowa Bożego, bo kto miałby mieć prawo do ich ustanawiania? Z pewnością Pan włoży w serca wierzących, gromadzących się w oparciu o zasady Słowa Bożego, potrzebę podporządkowania się duchowej pieczy w zborze. Jednak każda ordynacja, poświęcenie starszych, która odbiega od danych nam w Słowie wytycznych, jest niezgodna z myślą Ducha Bożego. Chrześcijanie, którzy podporządkowują się Słowu, będą przestrzegać Jego pouczeń. Nie poprą niebiblijnej ordynacji z inspiracji autorytetu nieapostolskiego, ani też nie zrezygnują z duchowej kontroli, choć przez wielu postrzegana jest ona jako niewygodna i zbyteczna. Dar i urząd mogły co prawda dotyczyć tej samej osoby, ale w Piśmie Świętym nigdy nie były ze sobą łączone. Zadaniem wszystkich starszych było doglądanie trzody Bożej, ale byli też starsi, którzy nie służyli Słowem. Poza swoim głównym zadaniem, którym było niewątpliwie czuwanie nad trzodą pańską i pielęgnowanie jej, starsi mieli również być zdolni do nauczania, przestrzegać wiernie słów nauki, napominać i przekonywać o błędzie tych, którzy zbłądzili. Służenie słowem w dziele pańskim nie było zatem wymogiem warunkującym pełnienie urzędu starszego. W wersetach 6 do 9 przedstawiono cechy uprawniające do sprawowania urzędu starszego. Najpierw opisano cechy zewnętrzne w wersecie 6, które łatwo mogą być rozpoznane przez wszystkich. Przejawiają się w postępowaniu w domu i w kręgu rodzinnym. Określono, że starszy musi być nienaganny. Jakże miałby napominać innych, gdyby sam potrzebował napomnienia? Co więcej, musiał być żonaty. Nie mógł mieć dwóch żon, co było ewidentnie sprzeczne z Bożym porządkiem stworzenia, a jednak dość powszechne wśród pogan i nierzadkie wśród Żydów. Zdarzało się, że Izraelici odprawiali żonę, która im się nie podobała, by wziąć sobie inną. Widzimy to na przykład w 5 Mojżeszowej, 24 rozdział, 1 werset, w porównaniu z Mateusza, 19 rozdział, od 3 do 9 wersetu.
Starszy miał kierować swoją rodziną w miły Bogu sposób. Posiadanie dzieci było jednym z warunków piastowania urzędu starszego. Jakże można by powierzyć dozór nad zgromadzeniem komuś, kto nie potrafi właściwie zarządzać rodziną? Jego dzieci miały być wierzące, to znaczy nawrócone i żyjące w wierze i pobożności. Miały być wolne od rozpusty, to znaczy nieokiełznania i jawnie złego postępowania, jak było niegdyś w przypadku synów Heliego. Synowie kapłana doprowadzili ojca do upadku, ponieważ nie wykazał się konsekwencją wobec nich i miłował ich bardziej niż Pana. Ich niemoralne życie ściągnęło na nich i na Heliego straszny sąd. Dzieci starszych nie powinny lekceważyć autorytetu ojca, nie powinny dawać powodu do zarzucania im krnąbrności. Gdy wymogi te są spełnione, świat może rozpoznać, że w rodzinie starszego zachowywany jest Boży porządek. Werset 7 przedstawia osobowość starszego, jego osobiste cechy. Jeżeli miał być nienaganny w życiu rodzinnym, to z pewnością także jako Boży zarządca. Za swoje postępowanie nie był odpowiedzialny przed apostołem, który zlecił jego mianowanie, ani przed Tytusem, który go ordynował, lecz przed Bogiem, który powierzył mu zarządzanie nad swoim domem. Opisano tutaj trzy stopnie administracyjne. Najpierw apostoła, potem Tytusa, jego delegata, na koniec zaś starszego. Warto pamiętać, że każdy z nich był odpowiedzialny wyłącznie przed Bogiem. Niezwykle ważne jest, abyśmy byli wierni tej zasadzie. Niezależnie od rodzaju zadania, jakie powierzył nam Bóg, powinniśmy wykonywać je zawsze, odnosząc je do Niego. Można zauważyć, że powierzone zlecenia są bardzo różne. Starszy nie mógł przejąć zadania Tytusa, a Tytus nie mógł zawłaszczyć autorytetu apostoła. Tego rodzaju postępowanie dowiodłoby niegodziwej zarozumiałości i niezależności, które doprowadziłyby do chaosu w sferze odpowiedzialności. Niemniej jednak odpowiedzialność każdego przed Bogiem, w tym wypadku starszego, nie była wcale mniejsza z racji tego, że zajmował niższe stanowisko. Powierzony starszemu zarząd miał raczej zewnętrzny charakter. Ale w domu Bożym nie ma zadań nieważnych czy drugorzędnych. Odnośnie osobistych cech starszego apostoł wskazuje 5 negatywnych cech, które nie powinny go charakteryzować. Starszy winien być niesamowolny. Samowola jest niestety częstym zjawiskiem wśród dzieci Bożych. Niektórych wręcz nie da się odwieść od ich upartych, samowolnych poglądów. Źródłem takich zachowań są pewność siebie, samozadowolenie, upór, po prostu egoizm i pycha pomieszane z samowolą. Człowiek pyszny ani myśli podporządkować się zdaniu innych i zapomina o zaleceniu: ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Efezjan, 5 rozdział, 21 werset. Tego rodzaju uchybienia czynią chrześcijanina niezdolnym do sprawowania służby nadzorcy, to znaczy mądrego zarządzania domem Bożym. Dlatego też samowola znajduje się na początku listy cech, które uniemożliwiają piastowanie urzędu starszego. Nie ma mowy o dobrym zarządzaniu bez samozaparcia. Nieskory do gniewu. Porywczy mężczyzna nie potrafi się opanować. Jakże miałby zatem prowadzić innych? Po trzecie, nie oddający się pijaństwu, właściwie winu. Nie oddający się winu.
Ten werset nie traktuje o pijaku, o którym jasno powiedziano, że nie odziedziczy Królestwa Bożego. Mowa tu o braku powściągliwości, o pobłażaniu pokusom ciała. Często gniew przyczynia się do takich zachowań. Po czwarte, nieporywczy. Właściwie zabijaka, rozpoczynający bijatykę, bijący innych. Agresja jest skutkiem gniewu. Niechciwy brudnego zysku. Również o diakonach lub sługach napisano w pierwszym liście do Tymoteusza. Trzeci rozdział, 8 werset. Nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku. Podobne słowa w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 2 werset, skierowano do starszych. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Zasługuje na potępienie starszy, który podejmuje służbę w nadziei na odniesienie korzyści finansowych. Miłość pieniądza jest strasznym sidłem, korzeniem zła i oddala od Boga osoby opanowane rządzą zysku. W 8 wersecie analizowanego tekstu opisano 7 pozytywnych cech starszych. Zanim je wymienię, chciałbym przypomnieć, że w pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 2 do 4 wersetu, przedstawiono 14 zalet starszego. Liczba 7 odgrywa w Słowie Bożym ważną rolę, również w zewnętrznej strukturze Pisma Świętego. 7 jest oznaką doskonałości w powiązaniu z wykonywaniem władzy przez Boga. W pierwszym liście do Tymoteusza urząd starszego opisany jest za pomocą 14 cech, natomiast diakona 7. Wróćmy do rozważań na temat listu do Tytusa. Opisano tu następujące przymioty starszego. Po pierwsze, gościnny. Cechy tej nie można pogodzić z rządzą zysku i skąpstwem. W liście do Hebrajczyków 13 rozdział 1 i 2 werset Duch Święty zaleca ją wszystkim wierzącym i przypomina, że nie jeden gościł Bożych posłańców przynoszących ze sobą szczególne błogosławieństwa. Starszy nie powinien skupiać się na własnej wygodzie ani przyzwyczajeniach. Jego dom ma być otwarty dla wszystkich i gościnny. Wówczas staje się obrazem domu Bożego. Po drugie, zamiłowany w tym, co dobre. To określenie znaczy więcej niż nienawidzący złego. W przypadku nienawiści do zła ważne jest odłączenie się od niego. Tutaj natomiast mowa o aktywnym czynieniu dobra i umacnianiu kontaktów z ludźmi służącymi dobru. Po trzecie, roztropny. Po czwarte, i sprawiedliwy. Mężczyzna roztropny i sprawiedliwy jest jednocześnie przezorny, zrównoważony, nie ufa pozorom, nie działa pod wpływem pierwszego wrażenia, lecz potrafi sprawiedliwie ocenić okoliczności zdarzeń. Pobożny. Cecha ta określa postępowanie nacechowane świętością i miłe Bogu, życie, którego centrum jest Pan. Po szóste. Wstrzemięźliwy. Gdy ktoś jest wstrzemięźliwy, cielesne namiętności nie mają żadnej możliwości, by się objawić i żądze zostają stłumione. Po siódme, trzymający się prawowiernej lub wiarygodnej nauki. Zadaniem starszego było niezachwiane trzymanie się słowa i zachowywanie go. Było to wiarygodne słowo,
które nie zwodzi i na którym można się oprzeć, ponieważ jest słowem wiernego Boga. Niemniej starszy nie mógł być źródłem nauki, ponieważ sam odbierał pouczenie przez naukę powierzoną apostołom, przez owe zdrowe słowa, które miał przekazywać dalej. Słowa te były w zasadzie niczym innym jak natchnionym przez Boga pismem, włożonym pierwotnie w usta apostołów. To dlatego starszy musiał się ich trzymać. Nauka ta była zatem pełnym uznaniem słowa, jednoczyła się z nim. Jedynie to słowo przedstawione w wiernym pismu pouczeniu należy zachowywać, a nie w jego miejsce jakąś naukę, która wywodzi się wprawdzie z niego, ale potem zostaje swobodnie zmieniana. To trzymanie się słowa uzdalnia starszego do napominania wiernych oraz przekonywania krnąbrnych, sprzeciwiających się chrześcijańskiej nauce, że są w błędzie. Owa zdolność, którą można było zdobyć przez serdeczną miłość do Słowa Bożego, była jednym z wymogów uprawniających do sprawowania urzędu starszego. Gdy mowa o utrzymywaniu porządku w domu Bożym, to moralne kwalifikacje i przykładne zachowanie starszego nie są wystarczające. Niewątpliwie ich brak nie dawałby moralnego autorytetu do zarządzania, ale nie może być mowy o sprawowaniu duchowej pieczy, jeżeli słowo nie jest podstawą i źródłem życia. Rzeczy te nie były wymagane od diakonów. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, od 8 do 10 wersetu. Chociaż i oni mieli zachowywać tajemnicę wiary i czyste sumienie. W omawianym rozdziale opisano dwie tajemnice. Tajemnicę wiary i pobożności. Tajemnica wiary to ogół objawionych prawd, aby ktoś mógł wykonywać prostą służbę diakona, musiał znać zarys nauki Słowa Bożego. Co więcej, nauka ta musiała osiągnąć jego sumienie i być w nim na stałe obecna. To nadawało szczególnie miły charakter tak skromnej służbie, jaką było obsługiwanie stołów, i wypełniało diakona mocą i łaską jak Szczepana, który później został powołany, by przed światem złożyć publiczne świadectwo. Na starszych spoczywa znacznie większa odpowiedzialność niż na sługach, czyli diakonach. Zresztą nawet nie wymienia się diakonów w liście do Tytusa, ponieważ to zbór obierał diakonów. Słudzy, których przedstawiono w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, zostali wybrani przez wierzących. Dopiero później apostołowie oficjalnie powołali ich do służby. Aby móc zachowywać porządek, trzeba często napominać. Warunkiem napomnienia jest zdrowa nauka, praktyczna świętość i bogobojne postępowanie. Bez nich nie może być mowy o właściwej praktyce chrześcijańskiego życia. Jedynie zdrowa nauka jest w stanie zamknąć usta krnąbrnym i opornym wobec prawdy i uchronić zgromadzenie Kościół od złych wpływów. Widzimy zatem, jak ważna jest funkcja dozorcy, czyli starszego. Nawet jeśli jego służba ograniczona jest do miejscowego zboru, z tego względu urząd ten musi być dostosowany do lokalnych warunków, w jakich funkcjonuje dany zbór. Tak było w przypadku zborów na Krecie. Cechy starszego wymienione przez Pawła w liście do Tytusa nie były identyczne jak te opisane w 1 liście do Tymoteusza. Rzecz dotyczy zboru w Efezie. Starsi nie zawsze byli obdarowani darami Ducha Świętego, których nadrzędną cechą jest uniwersalność służby
Ich działalność była praktycznym skutkiem świętego, pobożnego i oddanego życia zgodnego ze Słowem Bożym. Niemniej jednak urząd starszego i diakona nie wykluczał możliwości posiadania darów. Dowodzi tego zdumiewające kazanie Szczepana w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich. Podobny przypadek opisano w 1 liście do Tymoteusza, 5 rozdział, 17 werset. Przywołane wersety dowodzą, że nie wszyscy starsi podejmowali się zwiastowania słowa i nauczania. Tego rodzaju aktywność wśród nich przedstawiona jest raczej jako wyjątek i ci, którzy ją przejawiają, zasługują na szczególny szacunek.